Szanowni Państwo, dwa dni temu doszło do zadziwiającego incydentu. Czy incydentu, czy wypadku, czy zamachu, to powinna ustalić prokuratura. Czy ustali? Tak, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast doszło do kuriozalnego wydarzenia. W Komendzie Głównej Policji, w gabinecie Komendanta Głównego Policji, a zatem jednego z tych funkcjonariuszy publicznych, którzy są najistotniejszymi figurami w naszym państwie odpowiedzialnymi za nasze bezpieczeństwo, za bezpieczeństwo publiczne, doszło do eksplozji, doszło do wybuchu. Wczoraj, 15 grudnia 2022 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało jakże ciekawy komunikat, w którym przyznało, że doszło do eksplozji prezentu otrzymanego od ukraińskich służb przez komendanta głównego policji, inspektora generalnego pana Jarosława Szymczyka, podczas jego wizyty roboczej na Ukrainie. No coś niewiarygodnego. Mamy do czynienia z sytuacją, w której tak wysoki rangą oficer, w randze generała, inspektor generalny to odpowiednik generała w siłach zbrojnych, tu mówimy o policji. Po pierwsze przyjmuje prezent, który jest uzbrojeniem z amunicją, sprzęt, którego nie wolno posiadać bez zezwolenia, czy w ogóle nie wolno posiadać cywilom. Przewozi go bezprawnie przez granicę, Straż Graniczna go nie zatrzymuje, po czym omijając wszystkie bramki pirotechniczne w Komendzie Głównej Policji, wnosi go do swojego gabinetu i po czym jeszcze bez sprawdzenia, czy broń jest załadowana, czy niezaładowana, łamiąc wszystkie najbardziej takie rudymentarne, fundamentalne zasady bezpieczeństwa, odpala granatnik w swoim gabinecie. No, wydawałoby się, że to jest komedia, czy tragifarsa, która jest. Niestety jest to rzeczywistością, co potwierdził komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I w tym kontekście trzeba zadać fundamentalne pytanie. Jak to się dzieje, że polscy funkcjonariusze publiczni są obdarowywani bez żadnej kontroli przez ukraińskie służby? Jak to się dzieje, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że minister koordynator służb specjalnych, pan Mariusz Kamiński, że jego zastępca, pan Stanisław Żary, nie mają absolutnie żadnej, ale to żadnej kontroli nad tym, co otrzymują i co wwożą na terytorium Polski funkcjonariusze publiczni, w tym wysocy rangą oficerowie służb mundurowych. Mamy do czynienia z sytuacją, która każe podać wątpliwość system bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. I w tym szerszym kontekście niech będzie to wydarzenie, nieszczęsne wydarzenie, niech będzie pewnego rodzaju ilustracją stanu naszego państwa na początek, jako preludium naszego dzisiejszego spotkania. Chciałbym przejść do zarysowania, szanowni państwo, stosunków polsko-ukraińskich w ostatnim czasie. Jak to się stało, że mimo tylu różnic, tylu napięć, tylu problemów nierozwiązanych przez ostatnie dziesięciolecia, doszło do tego, że Polska w sposób absolutnie bezwarunkowy udziela państwu ukraińskiemu, establishmentowi Ukrainy, samym obywatelom Ukrainy, nawet tym z terenów nieobjętych działaniami wojennymi, absolutnie bezwarunkowej pomocy. Bezwarunkowej. Polska jest absolutnym liderem na świecie, jeśli chodzi o pomoc kierowaną do Ukrainy, mimo że sami znajdujemy się w bardzo poważnym kryzysie. Mamy bardzo, ale to bardzo poważny kryzys, który oczywiście nie jest skutkiem putinflacji czy wojny na Ukrainie, ale lockdownów, które rząd w Warszawie wprowadzał przez 2 lata, w latach 2020-2021. Niszczono przedsiębiorców, niszczono biznesy pod fałszywym świadectwem, strasząc jakąś wielką pandemią historyczną, która miałaby zdziesiątkować ludzkość. Nakładano kary aresztu na osoby niestosujące się do aresztu domowego dla zmylenia przeciwnika nazywanego kwarantanną. Ale widzimy, że po 2 latach wirus wyparował.
w chwili, kiedy jeszcze Polacy wracający z zagranicy byli objęci przymusem aresztu domowego, tak jak powiedziałem, nazywanego oficjalnie kwarantanną, nagle miliony obywateli ukraińskich bez żadnej kwarantanny, bez żadnych paszportów covidowych, bez żadnej izolacji, bez żadnego sprawdzania i testowania zostało wprowadzonych, wpuszczonych na żywioł w granice naszego państwa. I jak to się dzieje, szanowni państwo, że tacy politycy jak pan poseł Grzegorz Braun byli represjonowani przez władze Sejmu za nienoszenie maseczki, a dwa lata później jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej, pan Dariusz Rosati, wchodzi sobie na... Najpierw pisze w mediach społecznościowych, że jest chory na COVID, pokazuje pozytywny test COVID-19, po czym wchodzi i pojawia się na sali sejmowej, bez żadnego problemu. I nie ma dzisiaj problemów. Nie aresztuje się pana Rosatiego, nie nakłada mu się kary 40 tysięcy czy 20 tysięcy złotych i tak dalej, i tak dalej. Więc powstaje pytanie, skąd pojawiły się te podwójne standardy. I teraz przyjrzyjmy się bardzo prostej sytuacji. Kiedy w grudniu roku 2021 Ukraina wstrzymała transporty kolejowe z Chin do Polski i z Polski do Chin, polska spółka PKP LHS odniosła ogromne, już nie będę podał konkretnych kwot, ale ogromne finansowe straty. Ukraina chciała wymóc większą liczbę zezwoleń przewozowych na tak zwane tiry, jeśli chodzi o relacje wzajemne, jeśli chodzi o ten transport międzynarodowy przez terytorium Polski. I zupełnie to władzom ukraińskim nie przeszkadzało, że Polska przez szereg ostatnich lat, a właściwie nawet dwie dekady, uważała się, jak to mówił były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, jako adwokata Ukrainy. Doktryna Kwaśniewskiego, którą Aleksander Kwaśniewski stworzył w latach 1995-2005, zasadza się na bardzo prostym powiedzeniu. Nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. I Polska jest adwokatem Ukrainy absolutnie bezkrytycznie, bez względu na to, kto Ukrainą rządzi. I ta doktryna okazała się być katastrofalną, szanowni państwo, bez względu na to, kto rządzi. Czy SLD z PSL-em, czy Platforma Obywatelska, czy PiS. Tak naprawdę doktryna Kwaśniewskiego króluje w polskiej polityce zagranicznej, jeśli chodzi o kierunek wschodni. I nie przeszkadzało to Ukrainie, mimo koncentracji wojsk rosyjskich przy granicy, stawiania żądań, warunków w stronie Polski. Co więcej, szanowni państwo, mamy w ostatnich 10 miesiącach do czynienia z prawdziwym pokazem roszczeniowości, buty, arogancji i postawy pretensjonalnej wobec państwa polskiego ze strony wielu polityków ukraińskich na czele z prezydentem tego państwa, Wołodymyrem Zełenskim. Szanowni państwo, jak to się dzieje, że Polska jest absolutnie, powiedziałbym, najważniejszym państwem udzielającym pomocy zarówno cywilom, jak i siłom zbrojnym Ukrainy, a mamy do czynienia z sytuacją, kiedy na Ukrainie króluje ideologia neobanderowska. Kiedy na Ukrainie, co już widzimy na różnego rodzaju fotografiach, zdjęciach, materiałach wideo, widzimy czerwono-czarne flagi, widzimy place, ulice imienia Stepana Bandery, Romana Szuchewycza, morderców, ludobójców, ludzi odpowiedzialnych za zbrodnie, za ludobójstwo na Polakach, nie tylko zresztą na Wołyniu, nie tylko w 1943 roku. Do dziś są potężne problemy robione stronie polskiej, jeśli chodzi o ekshumację ofiar, polskich ofiar ludobójstwa ze strony szowinistów ukraińskich. Co więcej, mamy do czynienia z różnego rodzaju obchodzeniem, na przykład roku Bandery czy roku Szuchewycza, nadawaniem stadionom imienia właśnie tych zbrodniarzy. To zupełnie nie przeszkadza. Nie przeszkadza to władzom ukraińskim. 15 listopada bieżącego roku doszło do ataku rakietowego na terytorium państwa polskiego. W miejscowości Przewodów w powiecie chrubieszowskim w województwie lubelskim spadła, jak wszystko wskazuje na to, ukraińska rakieta, zabijając dwóch Polaków. 15
listopada. Dziś mamy, szanowni państwo, 16 grudnia. W ciągu ponad miesiąca strona ukraińska na czele z prezydentem tego państwa, panem Zełenskim, nie wyraziła żadnej skruchy. Nie przeprosiła ani państwa polskiego, ani narodu, ani tym bardziej rodzin poszkodowanych. Nie zobowiązał się prezydent Zełenski, ani nikt z władz ukraińskich do tego, aby wypłacić odszkodowanie rodzinom. Co więcej, szanowni państwo, w ostatnich tygodniach wiceszefem spraw zagranicznych Ukrainy został człowiek, którego możemy nazwać bez absolutnie cienia przesady kłamcą wołyńskim. Pan Andriy Melnyk, były ambasador Ukrainy w Berlinie. To jest człowiek, który na krótko przed ustąpieniem z tego urzędu, przed odejściem z funkcji ambasadora Ukrainy w Republice Federalnej Niemiec, udzielił około 3-godzinnego wywiadu niemieckiemu dziennikarzowi. W tym wywiadzie wybielał Stefana Banderę, pomniejszał rangę i wielkość ludobójstwa na Wołyniu i co więcej, szanowni państwo, twierdził, że to ludobójstwo było w pewien sposób usprawiedliwione. Usprawiedliwione. Dlaczego? Dlatego, że rzekomo Ukraińcy byli prześladowani w II Rzeczpospolitej. No szczyt, absolutny szczyt bezczelności, kłamstwa historycznego, zaprzeczania prawdzie, no i kult ludobójców to jest nic innego jak łamanie prawa międzynarodowego. Co otrzymał w zamian? Pan Andriy Melnyk? Zakaz wjazdu do Rzeczypospolitej Polskiej? Zakaz wjazdu do strefy Schengen? Karę finansową? A może karę więzienia w zawieszeniu chociaż? Nie. Został podniesiony, awansowany do rangi wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy. I w kontekście tego wszystkiego, szanowni państwo, warto zadać pytanie, czy którykolwiek z liczących się polskich polityków, z liczących się polskich decydentów w jakikolwiek stanowczy sposób zareagował na wstrzymanie transportów do Polski z Chin, które uderzały w polską gospodarkę i w nasze kieszenie? Czy którykolwiek z liczących się decydentów zareagował na atak rakietowy na terytorium państwa polskiego? Czy którykolwiek z liczących się polskich decydentów zareagował na kult zbrodniarzy na narodzie polskim na Ukrainie? I wreszcie, czy ktokolwiek z rządu w Warszawie zareagował na nominację Andrija Melnyka, tak jak powinien zareagować rząd suwerennego, niepodległego państwa? Nie. Nie. Mamy milczenie, mamy ignorancję, mamy próbę przemilczania traktowania Polski i Polaków z pozycji roszczeniowych, aroganckich, pretensjonalnych i agresywnych. Jak to się dzieje? Jaka jest tego przyczyna? Bo to jest klucz problemu, jeśli mówimy o wpychaniu dzisiaj Polski do wojny z Rosją. Pod koniec marca 2022 roku na konferencji prasowej zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą przy Alei Szucha w Warszawie rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski pan Łukasz Jasina powiedział, cytuję: jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Koniec cytatu. I to właściwie wystarcza za komentarz. Wystarcza za komentarz. Panu Jasinie i panu profesorowi Zbigniewowi Rau, obecnemu szefowi polskiej dyplomacji, czy tej dyplomacji uprawianej w Warszawie, zupełnie, ale to zupełnie pod koniec 2021 roku nie przeszkadzało podczas roboczej wizyty na Ukrainie to, że w hotelu, w którym odbywały się rozmowy, wisiała nie tylko ukraińska, ale także czerwono-czarna, banderowska, nazistowska flaga. Zupełnie im to nie przeszkadzało. Co więcej, szanowni państwo, były próby w mediach społecznościowych tłumaczenia, że taki jest klimat polityczny na Ukrainie, no że w sumie to Bandera, Szuchewicz, Ukraińska Powstańcza Armia, organizacja ukraińskich nacjonalistów, oprócz tego, że mordowała z zimną krwią Polaków i Żydów, no to przecież walczyła z Sowietami. To
trzeba wziąć pod uwagę. Ja to mówię z wielkim przekąsem, mówię to bardzo ironicznie, ale mamy do czynienia, szanowni państwo, z absolutną zdradą interesów narodu polskiego dzisiaj, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, i politykę obronną realizowaną w Warszawie. Jak to się dzieje, i tutaj niech będzie to już przysłowiową wisienką na torcie, jak to się dzieje, że Sąd Najwyższy Ukrainy przyznaje, że na terytorium tego państwa można absolutnie legalnie posługiwać się symboliką SS Galicję, zbrodniczej organizacji. Doskonale wiemy, że Waffen-SS jako formacja paramilitarna neonazistowska niemiecka i kolaborantów niemieckich została absolutnie potępiona przez Międzynarodowy Trybunał Norymberski. Wiemy doskonale, że ta symbolika jest zakazana w większości państw świata, że posługiwanie się w ogóle symboliką SS, a zwłaszcza takich zbrodniczych właśnie formacji, które mordowały z zimną krwią kobiety, dzieci, mordowały kobiety w ciąży, noworodki, jest absolutnie zakazane. Dzisiaj noszenie emblematów tych zbrodniarzy, tych ludobójców jest absolutnie legalne na Ukrainie. Więc pytanie, w czym to jest interesie i dlaczego w Polsce jest o tym cicho? Dlaczego poza nielicznymi środowiskami antywojennymi, tą tak zwaną, umownie nazywaną, jak tutaj mój szanowny przedmówca powiedział, partią pokoju, nikt o tym nie mówi. Mamy do czynienia z wielkim ugrupowaniem dzisiaj, szanowni państwo. To nie jest podział dzisiaj PSL, SLD, Koalicja Polska, Kukiz, PiS, Platforma, Koalicja Obywatelska, Zjednoczona Prawica, Solidarna Polska. Nie. Tak dzisiaj nie przebiega podział polityczny w Polsce. Podział polityczny fundamentalny w Polsce przebiega wzdłuż bardzo prostej granicy. Kto jest za wojną, kto jest za pokojem. I to jest fundamentalny i najważniejszy dzisiaj podział. Niestety z nawet tych przykładów, które już podałem na samym wstępie naszego dzisiejszego spotkania, widać jasno, że decydentom w Warszawie kompletnie nie przeszkadza brak podmiotowości Polski w relacjach z naszym wschodnim sąsiadem, południowo-wschodnim właściwie. I pytanie, jaka może być tego przyczyna? Dlaczego decydenci w Polsce są tak niezwykle ulegli wobec establishmentu ukraińskiego? I pozwolę sobie postawić kilka hipotez w tym zakresie. Po pierwsze, myślę, że niezwykle istotnym czynnikiem, który także powoduje taki paraliż służb specjalnych, ich absolutną niewydolność. Można sobie granatnik przewieźć przez granicę, wnieść do Komendy Głównej Policji, wystrzelić z niego, zarwać strop. Zero problemu, prawda? Już jest sprawa wyciszona dzisiaj w mediach. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź dał Instytut Pamięci Narodowej. Myślę, że szczególnie istotna książka pana doktora Tomasza Kozłowskiego Koniec Imperium MSW, słynna debata zorganizowana przez IPN, dostępna jeszcze na YouTubie, warto obejrzeć, warto wysłuchać. Czy wywiad cywilny PRL został podporządkowany, został przejęty przez CIA? Jak się okazuje, szanowni państwo, zgodnie z twierdzeniami pracowników Instytutu Pamięci Narodowej na przełomie lat 80. i 90., zwłaszcza na początku lat 90. doszło do podporządkowania wywiadu w Polsce wywiadowi amerykańskiemu. I jak to się pięknie wszystko, szanowni państwo, składa w jedną całość. Kiedy Aleksander Kwaśniewski mówi, nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy, w 1997 roku forsuje jako demokrata, wzorcowy demokrata, konstytucję. Nie minęło 6 lat i Aleksander Kwaśniewski do spółki z Leszkiem Millerem i całą zorganizowaną grupą przestępczą w służbach specjalnych na terytorium państwa polskiego, złamali tę konstytucję, złamali prawo międzynarodowe, zszargali demokrację, zszargali, napluli wszystkim obywatelom w twarz, tworząc tajne więzienie CIA na terytorium naszego państwa w miejscowości Stare Kiejkuty w tamtejszej jednostce wojskowej, nazywanej Ośrodkiem Kształcenia Kadr Wywiadu. Torturowano tam ludzi,
przetrzymywano bez wyroku sądu, bez jakiegokolwiek postanowienia. Mamy do czynienia z absolutną sytuacją skandaliczną i tak naprawdę z końcem demokracji. To był, szanowni państwo, koniec demokracji. Lata 2003-2005. Rozpoczął się okres stopniowego, bardzo ewolucyjnego, nie rewolucyjnego, ale ewolucyjnego przechodzenia od demokracji do demokratury. Bo jesteśmy dzisiaj w bardzo zaawansowanym stadium demokratury. To już nie jest demokracja, to nie jest wolność słowa. To jest bardzo ograniczona wolność słowa. To jest cancel culture, jak lubią mówić Amerykanie, kultura wykluczenia. Każdy, kto nie zgadza się z narracją rządu, każdy, kto nie zgadza się z linią partii, jest dzisiaj kancelowany, jest wykluczany, stosuje się nowoczesny ostracyzm medialny, polityczny, każdy inny. Co więcej, taka osoba natychmiast, czy takie środowiska podlegają etykietowaniu. Ktoś nie zgadza się z linią rządu, śmie mówić, że nie powinniśmy dawać tyle pieniędzy publicznych ludziom z Ukrainy, którzy przecież nie, nawet nie są uchodźcami, bo często przybywają z zachodniej Ukrainy po świadczenia socjalne, na przykład do Przemyśla, to już jest ruska onuca, to jest ruski agent. Już w ten sposób się etykietuje, wyklucza z debaty publicznej, a właśnie próbuje się w ten sposób wykluczać. Tak jak wykluczano wszystkich tych, którzy mówili, że nie należy zamykać Polakom drogi do leczenia się, że teleporada to może być dobra na katar, ale nie na raka. I co zrobiono? Ponad 200 tysięcy ponadnormatywnych zgonów. Kto za to odpowiada dzisiaj? Nie ma winnych. A ci, którzy mówili o tym, że mamy do czynienia z wirusem oczywiście, który istnieje, ale gdzie nie należy zamykać gospodarki i pozbawiać ludzi dostępu do lekarza, nazywano ich ruskimi onucami, wrogami, no dobrze, że nie wrogami ludu jeszcze. I szanowni państwo, mamy do czynienia z taką sytuacją, że dzisiaj polska polityka zagraniczna, polska polityka bezpieczeństwa i polska polityka obronna są bardzo silnie podporządkowane amerykańskiej racji stanu. W interesie Stanów Zjednoczonych, jak wyraził to bardzo dobitnie dr George Friedman, znany badacz, geostrateg amerykański, rzecznik interesu, powiedzielibyśmy, takiego imperialnego amerykańskiego, powiedział, że Stanom Zjednoczonym jest potrzebny, uwaga, cytuję, kordon sanitarny między Niemcami a Rosją. I oczywiście Stany Zjednoczone od 2016 roku bardzo intensywnie zabiegają o stworzenie tego kordonu sanitarnego. Inicjatywa Trójmorza, 12 państw między Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym, Morzem Adriatyckim. To są te państwa, które dzisiaj mają realizować interes amerykański. Amerykanie, co przyznała Victoria Nuland w 2013 roku, od początku tego wieku przekazali minimum 5 miliardów dolarów na zorganizowanie kolorowej rewolucji na Ukrainie. Amerykanie realizują swoją politykę imperialną. Mają między 700 a 800 baz wojskowych poza granicami. Żadne inne państwo nie jest w stanie się nawet zbliżyć do tej liczby. W 1999 roku, szanowni państwo, czyli jeszcze przed tajnymi więzieniami CIA w Rumunii i w Polsce, doszło do sytuacji absolutnie niewyobrażalnej od 1945 roku. Pod absolutnie fałszywymi i zmyślonymi pretekstami, o jednym z nich za chwilę powiem, doszło do bestialskiego zaatakowania niepodległego państwa, Federalnej Republiki Jugosławii. Doszło do bombardowania obiektów infrastruktury cywilnej. Lotów dywanowych, około 38 tysięcy lotów bojowych, 430 samolotów bojowych zostało użytych. Zbombardowano elektrownie, elektrociepłownie, bombardowane były żłobki, przedszkola, szkoły, pociągi, autobusy. Zginęło ponad 2000 cywilów. Ta bestialska agresja trwała dłużej niż trwało powstanie warszawskie. I nie ma winnych. A pretekstem była rzekoma zbrodnia w Raczaku.
amerykański przedstawiciel OBWE powiedział, że serbscy policjanci otoczyli wioskę i wymordowali bestialsko kobiety, dzieci. Doszło do zbrodni ludobójstwa, z przyłożenia strzelano w głowę. I to był główny pretekst uderzenia amerykańskiego, czy Amerykanów, ich koalicjantów na Jugosławię. Szanowni Państwo, rok później, w roku 2000, czasopismo Berliner Zeitung, niemiecki dziennik, ogłosił wyniki śledztwa biegłych z medycyny sądowej z Finlandii, którzy badali ofiary tej masowej zbrodni, jak to nazywali Amerykanie. Masowej zbrodni. Okazało się, że w tej masowej zbrodni zginęło 5 cywilów, 3 kobiety, 12-letni chłopiec i jeden starszy mężczyzna. Żaden z nich nie miał nawet śladów prochu na ciele, czyli nie był zabity z przyłożenia. Okazało się, że doszło do otoczenia wioski przez serbskie siły policyjne, antyterrorystyczne, którzy zwalczali UCK, terrorystów z Armii Wyzwolenia Kosowa, separatystów. Doszło do wymiany ognia i tak naprawdę nie wiadomo, czyje kule zabiły tych ludzi. A na pewno nie była to masowa zbrodnia. I nie będę podawał więcej przykładów, bo moglibyśmy powiedzieć o Iraku w 2003 roku, który miał rzekomo pracować nad bronią masowego rażenia, a żadnych śladów, jak się okazało, już nie było, ale interwencja Stanów Zjednoczonych przyniosła kolosalne straty w ludności cywilnej. Powiem Państwu tylko na zakończenie tego wątku i tej hipotezy, że zdaniem samych Amerykanów, a konkretnie amerykańskiego Uniwersytetu Brown University, który prowadzi taki program Cost of War, koszty wojny, w latach 2001-2021 w wyniku amerykańskich agresji, wojen napastniczych, bombardowania Iraku, Afganistanu, Syrii, przeprowadzenia tak zwanej arabskiej wiosny, zginęło, śmierć poniosło około 920 tysięcy osób, z czego większość to oczywiście cywile, w tym kobiety i dzieci. Więc nie mówmy dzisiaj, że Polska, realizując amerykańską rację stanu, walczy o wolność, walczy o demokrację, walczy o prawa człowieka, czy wreszcie walczy o pokój. Bo to jest absurd. Polska nigdy, stojąc u boku Stanów Zjednoczonych od 1999 roku, nie walczyła o żaden pokój, o żadne prawa człowieka, bo o to nie walczą Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone walczą na świecie o utrzymanie swojej imperialnej hegemonii. Liberalnej czy demoliberalnej hegemonii. O to walczą Stany Zjednoczone. W związku z tym, co powiedziałem, pierwsza hipoteza brzmi, że polskie władze tak mocno popierają kosztem Polaków, kosztem naszego interesu, naszych finansów i naszego systemu obronnego Ukrainy, ponieważ realizują dyrektywy z Waszyngtonu. To jest pierwsza hipoteza. Druga hipoteza mówi o tym, że ukraińskie służby specjalne mają bardzo wrażliwe informacje na temat polskiego establishmentu politycznego. I tutaj, Szanowni Państwo, kłania się tak zwana afera podkarpacka, która przez obecny rząd w Warszawie została zamieciona pod dywan. Oczywiście ona wypłynie, to jest tylko kwestia czasu. Już widzimy zresztą, że wypływa szereg ciekawych informacji, łącznie z informacjami o potencjalnym, podkreślam, zarejestrowaniu obecnego premiera przez sowieckie, NRD-owskie, to na jedno wychodzi, sowieckie służby specjalne, czyli Stasi. Powołuje się tutaj na doniesienia redaktora Leszka Szymowskiego, dziennikarza śledczego. Tych informacji będzie wypływać oczywiście coraz więcej, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Natomiast sytuacja, w której, Szanowni Państwo, przez wiele lat na Podkarpaciu istniała rozbudowana sieć domów publicznych, powiązana z ponadnarodowymi grupami przestępczymi, gdzie pracowały, czy właściwie były zmuszone do pracy nieletnie prostytutki ukraińskie, nieletnie dziewczyny zmuszane do prostytucji, może w ten sposób. I to wszystko działo się pod parasolem Centralnego Biura Śledczego, czy części funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego na Podkarpaciu, w Rzeszowie, i także pod czułą opieką ukraińskich służb specjalnych, i trafiać tam mieli
także politycy obecnie rządzącej partii, także ci pełniący bardzo istotne funkcje w państwie, nie będę wymieniał z nazwiska, ale kto z Państwa się interesuje tematyką, to doskonale wie, że ta giełda nazwisk jest całkiem spora. I okazuje się, Szanowni Państwo, że ci gangsterzy, którzy prowadzili tę sieć domów publicznych, właściwie nie ponieśli większych strat. Natomiast nagrania z udziałem polityków, także obecnie rządzącej partii, czy nazwijmy to szeroko pojętego układu okrągłostołowego, wyciekły na wschód, za naszą wschodnią granicę. No i tutaj pojawia się pytanie, jeżeli oficerowie Centralnego Biura Śledczego Policji, a nie, więc nie tacy zwykli policjanci, którzy sobie chodzą po ulicy w patrolach, ale policjanci rozpracowujący zorganizowane grupy przestępcze i najcięższą przestępczość, także tę przestępczość zorganizowaną, mówią przed Sejmową Komisją Śledczą, że takie nagrania istniały, że dochodziło do takich wydarzeń, jak korzystanie z usług ukraińskich prostytutek przez polskich polityków, także polityków partii rządzącej, czy partii rządzących Polską, i nagrania te wyciekły na wschód, to pierwsze pytanie, które sobie należy postawić, to gdzie są polskie służby specjalne? Gdzie jest kontrwywiad? No tutaj odpowiedź możecie Państwo oczywiście skontrolować. No, gdzie jest kontrwywiad, skoro dwóch rosyjskich youtuberów już zdążyło się dwukrotnie dodzwonić do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ośmieszyć go. Więc pytanie, gdzie jest kontrwywiad, gdzie jest osłona kontrwywiadowcza, gdzie jest minister koordynator i jego zastępca, no jest pytaniem retorycznym oczywiście. Są na Twitterze. Więc drugie pytanie, druga hipoteza z tym związana jest taka, że mamy do czynienia ze zorganizowaną ponadnarodową grupą przestępczą, która szantażuje polski establishment polityczny, który musi wykonywać polecenia z zagranicy. Stąd jeśli przyjrzymy się temu, że już różne szacunki, 200, 300 czołgów zostało przekazanych na Ukrainę. Są różne szacunki, ale mówi się nawet o 70 armatochałupicach Krab, które zostały przekazane. Zostały przekazane pioruny, goździki, została przekazana cała masa amunicji, masa całego sprzętu, który nie jest ujawniany nawet w opinii publicznej. W zamian za to obecny rząd w Warszawie szczyci się, że Polska będzie miała trzy rodzaje czołgów. Będziemy mieli Leopardy, Abramsy i czołgi K2 koreańskie. Jesteśmy bogatym krajem, który stać na to, żeby mieć trzy rodzaje bazy remontowej, trzy rodzaje ciągów logistycznych, trzy rodzaje części zapasowych, trzy rodzaje specjalistów, trzy rodzaje symulatorów, trenażerów. To jest potężne skomplikowanie logistyczne dla państwa polskiego. Przekazaliśmy masę sprzętu na Ukrainę, podczas gdy dzisiaj Polska jest rozbrojona. Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, PSL, inne partie, SLD oczywiście, nie zrobiły kompletnie nic, aby Polskę przygotować do jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego. Natomiast pojawia się tutaj niestety szereg wypowiedzi bardzo niepokojących. I myślę, że jedną z najbardziej niepokojących wypowiedzi w ostatnich tygodniach są te, które płyną z resortu obrony narodowej. Mam na myśli konkretnie pana Marcina Ociepę, wiceministra obrony narodowej, który najpierw na Politechnice Gdańskiej, a następnie w Akademii Górniczo-Hutniczej wypowiedział dwa niepokojące frazesy. Na Politechnice Gdańskiej pan Marcin Ociepa, wbrew twierdzeniom rządu, wbrew oficjalnej narracji, przyznał, że na Ukrainie nie toczy się wojna tylko i wyłącznie między Rosją a Ukrainą, ale mamy do czynienia, jak to określił, z proxy war, wojną zastępczą toczoną przez Zachód na czele ze Stanami Zjednoczonymi z Rosją oczywiście, na terytorium Ukrainy. A zatem tak naprawdę mamy do czynienia z o wiele poważniejszą sytuacją, niż zdawałoby się wydawać. Natomiast w Akademii Górniczo-Hutniczej pan minister Ociepa był już nieco bardziej wylewny i powiedział, że w dającej się przewidzieć perspektywie czeka nas wojna. Musimy być przygotowani na wojnę. O, to ciekawe, ponieważ
wiele ośrodków rządowych i okołorządowych już zaczyna mówić, że my w znaczeniu Polski to już tak naprawdę jesteśmy na tej wojnie. No bo przecież kilkadziesiąt miliardów złotych przekazaliśmy. Przecież nie sprzętu dla przedszkoli za kilkadziesiąt miliardów złotych. Nie, to nie były kredki do szkoły. To nie były pomoce, prawda, edukacyjne. Tylko to jest konkretny sprzęt do zabijania. Przekazaliśmy konkretny sprzęt do zabijania Rosjan, Ukrainy. Więc bierzemy za to odpowiedzialność, czy nie? Czy rząd nie bierze odpowiedzialności? No bo w czerwcu 2022 roku na jednej z podkomisji sejmowych pan minister Marcin Warchoł, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, w towarzystwie, w asyście komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej był łaskaw odpowiedzieć na pytanie zgromadzonych tam osób. Ilu Polaków na wypadek wojny mogłoby znaleźć miejsce w schronach? Takie niewinne pytanie. No patrząc na obrazki z Mariupola, z wielu innych miejsc, z Charkowa, z Kijowa chociażby, no wypadałoby jednak zapytać, jeżeli już przedstawiciele rządu coś mówią o wojnie, jeżeli Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydaje broszurę pod tytułem Bądź gotowy, poradnik na czas wojny lub kryzysu, no to wypada zadać pytanie, jak rząd przygotowuje nas, zwykłych ludzi, do potencjalnego konfliktu. No i tutaj w przypływie szczerości jeden i drugi pan przyznali, że możemy mówić o 3% populacji. 3% populacji może znaleźć miejsce, uwaga, nie w schronach, ale w budowlach, które można uznać za ochronne. Ponieważ tak się dziwnie złożyło, że żaden rząd po 1989 roku nie wprowadził do prawa budowlanego tak prostej definicji, jak definicja schronu. No bo po co? Bo przecież wszyscy uwierzyli w to, że po 1991 roku zapanuje koniec historii, że się wojny skończyły, że Stany Zjednoczone będą tym gwarantem pokoju i wszystkie państwa na świecie będą podążać tą świetlistą drogą pokoju, praw człowieka, demokracji, liberalizmu, który będą oczywiście gwarantowali żołnierze US Army czy US Marines na całym świecie, po to te 700-800 baz amerykańskich na świecie. Oczywiście mówię to z przekąsem, ale faktem jest, że bardzo wielu przedstawicieli establishmentu w Warszawie uwierzyło w koniec historii. Naprawdę, oni są tacy naiwni. Co byli tacy naiwni, uwierzyli w to. Uwierzyli w to, że jak dadzą palec, to Amerykanie nie będą chcieli całej ręki. Uwierzyli, że jak sprzedadzą polską konstytucję za 15 milionów dolarów, bo tyle wzięli ponoć ze śledztwa Washington Post, wynika, tak zwani funkcjonariusze, tak zwanej agencji wywiadu, no to o czym my mówimy, jeżeli za 15 milionów, rozmienili się na drobne. Jakby za 15 miliardów to jeszcze, ale 15 milionów, to oczywiście mówię żart, pół żartem, pół serio, za 15 milionów sprzedali polską suwerenność. I nie ma dzisiaj na nich mocnych, ale oczywiście to nie jest tak, że oni są bezkarni. Wielu przestępcom tak się wydawało po 1989 roku, że pozostają bezkarni, że nigdy nie zostaną osądzeni. Także ci, którzy mordowali polskich patriotów w okresie PRL-u, no, rzeczywistość jest inna. Także wiele osób, które handlowało śmiercią w wojskowych służbach informacyjnych, też poniosło odpowiednie konsekwencje. Ja nie mówię, że wszyscy tam byli źli, ale ci, którzy byli źli, no spora część z nich poniosła swoje konsekwencje. Może na pewno nie tak powinna wyglądać weryfikacja, o tym sobie możemy porozmawiać, ale tak jak mówię, nie ma ludzi bezkarnych. Wielu baronów SLD też uważało, że będzie bezkarnych. No, historia szybko wyjaśniła, kto jest kim. W związku z tym, szanowni państwo, mamy do czynienia z sytuacją, w której Polska znajduje się w niezwykle trudnym położeniu. Jakby tego było mało, mamy do czynienia z wielką międzynarodową rywalizacją. Z wielką międzynarodową rywalizacją amerykańsko-chińską i z chińskim projektem jednego pasa, jednej drogi, czyli takim logistycznym, gospodarczym, handlowym połączeniu, uczynieniu jednym krwioobiegiem całej Eurazji. Z przyległościami, z Bliskim Wschodem, z Magrebem,
z Afryką subsaharyjską, mówiąc językiem geopolitycznym, cała Eurazja i Afryka to jest światowa wyspa, a Chińczykom chodzi o to, aby tę światową wyspę zintegrować gospodarczo, w tym oczywiście logistycznie, handlowo, transportowo i tak dalej, i tak dalej. I ta rywalizacja oczywiście przekłada się bardzo mocno na politykę w regionie. Stany Zjednoczone starają się wykorzystywać swoich junior partnerów do powstrzymywania wpływów chińskich. Gdyby nie sprzeciw amerykański, bylibyśmy dzisiaj beneficjentami, głównym tak naprawdę korzystającym w tej części Europy z handlu na osi wschód-zachód, północ-południe. Jeszcze w 2014 roku Chińczycy proponowali stworzenie wielkiego hubu logistycznego pod Łodzią, tak aby tutaj Polska była sercem rozwoju gospodarczego tej części Europy, abyśmy handlowali na nowym jedwabnym szlaku, czyli na osi wschód-zachód i północ-południe, nowy bursztynowy szlak. Pan Antoni Macierewicz, jeden z głównych burzycieli tego pomysłu, argumentował, że będzie to oczywiście wzmacniać Rosję i nie będziemy na tym korzystać, czyli zbiednijmy, zróbmy na złość Rosji. I z tego oczywiście nic nie wyszło, podobnie jak z budowy przekopu i budowy Kanału Śląskiego i z szeregu innych, szanowni państwo, inicjatyw. Niestety, zbliżając się do końca, konkludując ten obraz, który oczywiście jest obrazem niepełny, bo moglibyśmy podać tych przykładów znacznie, znacznie więcej. Mamy do czynienia z wyłaniającą się taką sytuacją, że Polska jest dzisiaj traktowana, mówiąc takim żargonem akademickim, chociaż staram się go unikać na spotkaniach publicznych poza murami akademii, Polska staje się backcatcherem. Backcatcher to jest takie państwo, które jest wykorzystywane przez mocarstwo do wyciągania kasztanów z ognia cudzymi rękami. To fachowo się nazywa w teorii stosunków międzynarodowych. Ta strategia, którą realizują wielkie mocarstwa, nazywa się backpassing. Backpassing, czyli wykorzystuje się junior partnerów, takich młodszych partnerów, do tego, aby robili czarną robotę za wielkie mocarstwo. I niestety dzisiaj widzimy, że Ukraina i Polska są backcatcherami Stanów Zjednoczonych. Świetnie to w 1997 roku opisał nieżyjący już profesor Zbigniew Brzeziński, który na łamach swojej książki pod tytułem Wielka Szachownica opisywał sworznie geostrategiczne, czyli takie kluczowe strategiczne miejsca na mapie, które mają istotne znaczenie dla strategii amerykańskiej. Na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej wyznaczył dwa sworznie, Ukrainę i Polskę. I powiedział, że jeżeli Ukraina zacznie upadać, jeżeli Ukraina zacznie słabnąć, tracić pozycję strategicznego partnera Stanów Zjednoczonych, tym sworzniem geostrategicznym stanie się Polska. I ostatni wątek, całkiem niedawno, Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, w przypływie szczerości, w wystąpieniu publicznym powiedziała, że na Ukrainie zginęło już, uwaga, 100 tysięcy żołnierzy ukraińskich. Po tym, jak wypowiedziała te słowa, natychmiast z tego publicznego wystąpienia wycięto ten fragment. No, cała masa, wiemy, że w internecie nic nie ginie, cała masa analityków, komentatorów ma do dyspozycji cały ten materiał. Co to oznacza z punktu widzenia sztuki wojennej? To oznacza, że oprócz tych 100 tysięcy zabitych, Ukraina ma 200 do 250 tysięcy rannych. W różnym stopniu rannych. Nie mówimy teraz o osobach zaginionych, ani o wziętych do niewoli. Licząc nawet, że mówimy tylko o 350 tysiącach strat ukraińskich od 24 lutego, mamy do czynienia ze stratą równo potencjałowi Ukrainy sił zbrojnych z lutego 2022 roku. I warto w tym momencie się przysłuchać, co mówią eksperci, komentatorzy amerykańscy i niektórzy polscy bardzo blisko podczepieni Waszyngtonu. Mówią tak, że na wiosnę 2023 roku niezwykle mocno wzrośnie presja na rząd w Warszawie ze strony Waszyngtonu, aby wysłać żołnierzy polskich na Ukrainę.
bo Ukraina będzie miała problemy z mobilizacją, z uzupełnieniami. I dziwnie, w grudniu 2022 roku wypływa na światło dzienne projekt rozporządzenia o powołaniu do służby czynnej obywateli Polski na rok 2023. Rozporządzenie niewiarygodne. I mówię to jako porucznik rezerwy. Niewiarygodne. Mówiące o tym, że w przyszłym roku ma być powołanych do służby czynnej na ćwiczenia rezerwy do 200 tysięcy ludzi. Jak pamiętam, a pierwszy raz w wojsku byłem w 2006 roku, nie pamiętam, aby kiedykolwiek taka skala ćwiczeń była planowana. I jako rezerwista wiem doskonale, że nie ma w Polsce rozbudowanego systemu szkolenia rezerw. Nie ma kadry, która byłaby tylko i wyłącznie do tego oddelegowana w stopniu wystarczającym na pokrycie zapotrzebowania szkoleniowego. Nie ma takiej bazy, nie ma takiej infrastruktury szkoleniowej, nie ma zabezpieczenia materiałowego. Doskonale pamiętamy wszyscy te doniesienia z 2017 roku o ćwiczeniach Dragon 17, gdzie żołnierze rezerwy w wieku 30+, 40+, bo takich rezerwistów mamy, paradowali w butach sportowych, no przysłowiowych Adidasach, bo nie było butów dla nich wojskowych. I dzisiaj mówimy o skali do 200 tysięcy ludzi, 17,5 tysiąca żołnierzy, powiedzmy w szkołach, akademiach wojskowych, do tego 10 tysięcy aktywnej rezerwy, do tego 38 tysięcy terytorialnej służby wojskowej. Po pierwsze, czy jest takie zaplecze z doświadczenia? Wiem, że nie ma. Nie ma takiego zaplecza szkoleniowego. Po drugie, skąd wziąć na to pieniądze? Dodrukować najłatwiej, prawda? Cyfrowa kreacja pieniądza niewiele kosztuje. Rząd, bo nas bardzo dużo, bo to my tracimy, bo pieniądz traci siłę nabywczą. Pod wpływem robi się inflacja, pieniądz traci siłę nabywczą i wszyscy biedniejemy. Nasze oszczędności topnieją, wszystko drożeje. Za cenę pokrywania tak wielkich wydatków zbrojeniowych. Jakby nie można było zrobić systemu szkolenia rezerw pięknie rozłożonego na 10 lat na przykład. To robi się to wszystko w jednym roku. I co jeszcze ciekawe, mają być powoływani tak zwani cywile z cywila. Czyli osoby, które nigdy nie przeszły zasadniczej służby wojskowej, ani żadnego rodzaju przeszkolenia wojskowego. Na ćwiczenia do 30 dni. No, szanowni Państwo, z doświadczenia powiem, że w 30 dni osoby, które nigdy nie była w wojsku, to można nauczyć, może maszerować, może tupać na defiladzie, na placu Piłsudskiego, ale na pewno nie przeszkolić w takim stopniu, aby szła na front. To jest szkolenie mięsa armatniego, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. I uprawnionym jest moim zdaniem zadawanie dzisiaj publicznego pytania, kto jest dzisiaj prowodyrem wojennym w Polsce, czyli liderem wśród podżegaczy wojennych. Komu najbardziej zależy do tego, aby wepchnąć Polskę do wojny, czyli wepchnąć Polskę pod tą ciężarówkę z gruzem, która nadjeżdża, prowadząc taką politykę, i dlaczego w tak ekspresowym tempie próbuje się stworzyć mięso armatnie. I ostatni wątek w tej konkluzji. Telewizja Bielsat, telewizja finansowana przede wszystkim z budżetu państwa polskiego, która w roku 2020 otrzymała ponad 200 milionów złotych dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Alei Szucha, ogłosiła w październiku i listopadzie bieżącego roku, że na terytorium Polski szkolą się ochotnicy z emigracji białoruskiej, z których tworzone są jakieś grupy dywersyjne, które mają wziąć udział w operacji specjalnej przeciwko, cytuję, reżimowi Łukaszenki. Na YouTubie, oficjalnym kanale telewizji Bielsat, zamieszczony jest filmik, taki niby reportaż, który ma pokazać, że na jednym z poligonów w Polsce szkolą się jacyś bojownicy, jacyś grupy sabotażowe, dywersyjne, które mają walczyć z rządami Aleksandra Łukaszenki. No przecież to jest złamanie prawa międzynarodowego. To jest szykowanie się do wojny. I ostatnia sprawa, 4-7 listopada bieżącego roku w Jabłonnie pod Warszawą, w pałacyku należącym do, zarządzanym przez Polską Akademię Nauk, czyli jak najbardziej instytucję państwową, doszło do dziwnego zjazdu, dziwnego spędu emigrantów rosyjskich, uznających się za emigracyjny rząd rosyjski.
absolutna chucpa polityczna, próba tworzenia jakichś alternatywnych władz rosyjskich. Pytanie, w czyim interesie są tego typu działania i czy rząd w Warszawie tego typu działaniami, jak tworzeniem jakiegoś popieraniem, wspieraniem, robieniem osłony dla jakiegoś marionetkowego rządu rosyjskiego, tworzeniem grup dywersyjnych, które mają walczyć z prezydentem Białorusi, przygotowywaniem mięsa armatniego w ilości hurtowej na rok 2023 nie pcha nas do wojny. I na pewno, szanowni państwo, moim zdaniem nie jest to w interesie państwa polskiego, które nie posiada ani systemu obrony cywilnej, jak już powiedziałem, ani systemu szkolenia rezerw, ani systemu obrony powietrznej. Mamy także bardzo słabe służby specjalne, czego najlepszym dowodem jest chociażby incydent 14 grudnia w Komendzie Głównej Policji, telefony do prezydenta Rzeczypospolitej wykonywane przez youtuberów rosyjskich i szereg innych, wiele innych incydentów. Mamy niestety, szanowni państwo, do czynienia z głębokim podporządkowaniem polskiej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronnej obcym interesom. Interesom Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, interesom Ukrainy. To nie jest realizacja polskiej racji stanu i dlatego trzeba dzisiaj powiedzieć bardzo wyraźnie: stop wojnie, stop amerykanizacji Polski, stop ukrainizacji Polski. Nie idźmy na tę wojnę. Dziękuję.